Dzisiaj z za linią mety gościmy w Radomiu, ale nie, nie będziemy odwiedzać fabryki słynnych trzech cytryn, ani nie spotkamy się z chytrą babą. Spotkamy się za to z dziewczyną pazerną na sukcesy. Martyna Kotwiła. Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Zacznę od tematu, o którym już trochę powiedzieliśmy poza nagraniem. Mhm. Radom. Miasto, właśnie, ten uśmiech mówi wszystko. Tak. To jest miasto, które bawi wszystkich na nazwę, którego wszyscy się uśmiechają. Czy ty żartujesz sobie czasami ze swojego miasta? Nieważne, ja jestem tego właśnie zdania, że nieważne co mówią, ważne żeby mówili. I Radom jest takim popularnym w Polsce miastem. Raczej nie żartuję, ja jestem dumna z tego skąd jestem i mi tutaj jest dobrze. Na pewno jak sportowcy słyszą Radom, to wiedzą, że miasto o nas dba jako o sportowców. Mamy fajne obiekty, więc myślę, że niektórzy mogą pozazdrościć. A same te memy, żarty, dowcipy, i kiedy je słyszysz, czy słyszałaś, jak byłaś jeszcze młodsza, to bardziej bawiło cię to, czy się denerwowałaś i mówiłaś, przestańcie sobie żartować, gdzieś te nerwy były? Znaczy, ja się bardziej śmiałam gdzieś tam. No cóż, jak sobie żartują, to często też do mnie przypisywane są te żarty. Gdzieś tam mówią, o, przyszła chytra baba i gdzieś tam nam coś pozabiera. No ale cóż. Taką mamy historię radomską, więc no, pozostaje mi się z tym pogodzić. Ulubiony żart? Mem? Masz taki? Z lotniska ostatnio ludzie się właśnie bardzo śmieją. Raczej właśnie o to lotnisko, czy też właśnie chytra baba, jeśli chodzi o te trzy cytryny. No cóż, no, lubić czy nie lubić, muszę to akceptować. Ja mam taki jeden swój ulubiony, gdzie siedzi trzech przedstawicieli różnych krajów. I w związku z tym, że Polacy nie mogli się między sobą dogadać, to postanowili podzielić Polskę na 3 czy na 4 kraje i tam taka biała kropka i jest napis Radom. Tylko Radomia, nikt nie chciał. No właśnie, no cóż, niech żałują. O. Czyli jesteś taką lokalną patriotką? Tak, myślę, że tak. Jestem związana z tym miejscem. Zawsze się śmiejemy, że Radom ma w nazwie dom. Jak tutaj wracam, to rzeczywiście się tak czuję, że jestem u siebie. Urodziłam się tutaj i na ten moment jakoś tam nie wiążę swoich planów z wyprowadzką, tylko no na razie chcę być tutaj. Właśnie miałem cię zapytać, czy mogłabyś, czy wyobrażasz sobie życie gdzieś indziej? No bo Radom jednak jest miastem znanym, dosyć dużym. No ale nie na tyle, nie takim dużym jak Poznań, Warszawa. Czy ty jesteś bardziej właśnie taka średniomiejska, czy jednak duże miasto, albo jeszcze mniejsze? Nie, właśnie, to średniomiejska to jest dobre takie określenie, jeśli chodzi o mnie, bo jeżeli tam pojadę do Warszawy, to mnie denerwują korki, denerwuje mnie duża ilość osób, gdzieś tam kolejki. Ja myślę, że tutaj jest tak optymalnie. Nie mogę powiedzieć, że nie ma korków i nie ma ludzi, ale jest moim zdaniem też idealnie i gdzieś tam ten okres, gdzie jeszcze trenuję, tutaj jest moja trenerka, więc no, na pewno do momentu skończenia kariery gdzieś tutaj sobie siebie widzę, a zobaczymy, co będzie później, bo tak naprawdę nie można przewidzieć. Nie mogę powiedzieć na 10 lat w przód, że nie, że ja się nie wyprowadzę stąd, tylko no zobaczymy, co przyniesie los. Powiedziałaś, że żartują sobie niektóre zawodniczki z ciebie, że chytra baba przyjechała i nam pozabiera. Powiedziałaś o karierze. Ja użyłem na początku słowa pazerna. Mhm. Czy ty jesteś taka pazerna na medale, że jesteś taką profesjonalistką i każde niepowodzenie aż po prostu potęguje w tobie te emocje i chcesz jeszcze bardziej pokazać, że to był wypadek, przypadek i że ty jednak będziesz te medale zdobywać. Właśnie ja gdzieś tam od urodzenia, można powiedzieć, byłam taką... Musiałam najlepiej, najszybciej, gdzieś tam rywalizowałam, pomimo że nasza grupa była z różnych kategorii wiekowych, to ja musiałam być tą najlepszą. Można powiedzieć, że taka... doskonała chciałabym być we wszystkim i gdzieś tam od początku też, od najmniejszych moich tam kroków i najmłodszych lat byłam gdzieś w tej czołówce w Polsce. Można powiedzieć, że też trochę przyzwyczaiłam siebie do tych osiągnięć i zawsze chciałam być najlepsza. Na początku gdzieś tam cały czas drugie miejsce, więc miałam na celu bycie najlepszą.
później, jak się okazało, byłam najlepsza nie tylko w kategoriach swoich wiekowych, ale w kategorii seniora. Więc jak już się jest na tym najwyższym stopniu podium, to najlepiej nie chciałoby się w ogóle z niego schodzić. Chociaż wiadomo, że kariera sportowca jest bardzo taką... Wzloty i upadki, to tak, jest na tak. porządku dziennym. I na początku pierwszą moją taką porażkę ciężko mi było znieść, ale z czasem sobie gdzieś tam wytłumaczyłam, że no nie zawsze jest tak, jak chcemy. Pomimo to chcę wrócić na pewno na swoje pierwsze miejsce, bo już sobie przypisałam, że tytuł mistrzyni na 200 metrów musi być mój. Kiedy przychodzą te porażki, to ty jesteś bardziej taką zawodniczką, która tłumi to w środku i zaciskasz zęby, idziesz na bieżnię czy na siłownię i wylewasz jeszcze więcej potu, żeby osiągnąć lepszy wynik, czy bardziej te emocje pokazujesz na zewnątrz i gdzieś tam latają jakieś poduszki po pokoju, czy inne nie, tego typu raczej, rzeczy? Raczej biorę się za siebie, rozmawiam dużo z trenerką, gdzieś tam wyjaśniamy mniej więcej co, z czego wynika i bardziej zaciskam zęby, sobie mówię właśnie w głowie, gdzie niekiedy mi jest ciężko, że moje przeciwniczki w tym momencie trenują i ja muszę to zrobić mocniej, szybciej i gdzieś tam się bardzo motywuję. Ja też jestem właśnie z tych zawodniczek, że ja strasznie żyję tym, co robię, nie tylko to jest moja praca i pasja, tylko cała ja, gdzieś od urodzenia pokazywałam na podwórku swoją jakąś tam szybkość i z tego byłam dumna. Ja się bardzo też tym wszystkim przejmuję i jak mi coś nie wychodzi, to próbuję jak najszybciej to naprawić. Zastanawiam się teraz, przy jakich okolicznościach pokazywałaś tę szybkość? W zabawie w berka, czy rozrabiałaś i potem uciekałaś jakieś, wiesz, na szaber, na jabłka się chodziło, czy... Nie, bardziej właśnie w do sąsiada takich... dzwoniło i uciekało. To też były takie momenty, gdzie się uciekanie, dzwonienie z najwyższego piętra na najniższe i uciekanie, ale raczej bardziej chodzi mi o takie zabawy, gdzieś tam do składów też byłam pierwsza wybierana, jak do sklepu szłam, to wolałam się przebiec, żeby pokazać sąsiadom, że potrafię szybko biegać. Więc ta szybkość gdzieś tam od urodzenia we mnie była i zawsze lubiłam się pokazywać z tej strony. Wspomniałaś też swoją trenerkę. Czy to jest w pewnym sensie też twoja mentorka, twój psycholog? Jak by się opisała poza słowem trener? Ja gdzieś tam od zawsze powtarzam, że trenerka u mnie pełni wszystkie takie funkcje, bo dużo rozmawiamy gdzieś od najmłodszych lat, bo ja od 2010 roku jestem związana z trenerką, więc można powiedzieć, że w pewnym momencie stała się to taka moja przewodniczka przez życie. Gdzieś tam słuchałam się tylko jej i tak jest też do tej pory, dużo tam biorę do siebie, co mówi. Nie tylko w życiu sportowym, ale też prywatnym, bo wiadomo, że sportowiec już potem pracuje na pełen etat, nie tylko w tych godzinach treningowych. Więc na pewno trenerka jest dla mnie psychologiem, trenerem i też można powiedzieć, że taką przyjaciółką. A bieganie to było coś, w co poszłaś od początku, czy jak wiele innych osób wcześniej próbowałaś też innych sportów? Znaczy ja lekkoatletykę zaczęłam bardzo wcześnie uprawiać, bo w czwartej klasie podstawówki, a wcześniej miałam taką delikatną przygodę z koszykówką, bo gdzieś tam od początku lubiłam tą piłkę odbijać, ale szybko zdałam sobie sprawę, że sport drużynowy nie jest dla mnie, bo nie lubię jakoś tam się dzielić sukcesami, tylko też pracuję sama na to, co chcę osiągnąć i wiem, że nikt mi nic nie zepsuje, tylko ja sama. Więc na pewno nie ma na kogo zgonić, tylko jeżeli już to na siebie. I do siebie mogę mieć pretensje, albo z siebie mogę się cieszyć. Czytałem parę rozmów z tobą i przyznałaś w jednej z nich, że czasami robisz więcej niż potrzeba. A wiesz, że nadgorliwość dokładnie jest gorsza, tak, od faszyzmu. Tak. Właśnie czasem trenerka do mnie mówi, że jest taki okres, gdzie ja nie muszę wcale robić tego ze spiętymi mięśniami, z zaciśniętymi zębami i nawet jak mamy jakiś taki lżejszy trening, to ja muszę aż za bardzo czasem i niektórzy sobie wychodzą z treningu wychillowani, a ja zmęczona gdzieś tam pot mi się leje. No ale cóż, taka już jestem. Ciężko mi coś robić na 50% czy 60%, zawsze daję z siebie tyle. To też jest... Ten sport już we mnie tak siedzi od najmłodszych lat i no cóż, nie zmienię siebie, człowieka ponoć się nie da zmienić. Tylko na przykład mi trener kiedyś powtarzał, że odpoczynek jest tak samo ważny jak praca. Czy ta twoja nadgorliwość nie przejawia się też tym, że ty tego odpoczynku masz trochę mniej albo nie takiego, jaki być powinien? Znaczy, trenuję też przez określoną ilość czasu, a ten okres gdzieś w pokoju to
uznaję za odpoczynek. Po prostu i tak, no cóż. Dla mnie, no, czym więcej wypracuję moim zdaniem na treningu, tym więcej mogę potem od siebie oczekiwać na zawodach. I na pewno nie chciałabym sobie mieć coś do zarzucenia, że teraz w tym dniu dałam z siebie mniej i powiedzmy zgonię to na to. Wolę nie mieć na to zgonić. Ty jesteś młodą sprinterką, rocznik 99. Kim dla ciebie była, czy jest wciąż Irena Szewińska? No cóż, no Irena Szewińska, wielka ikona sportu, tak naprawdę żadna lekkoatletka, nie lekkoatleta nie miał tyle osiągnięć, co pani Irena. Dlatego też samo gdzieś porównywanie do sylwetki Szewińskiej, no już jest dla mnie mega dumą, bo wiem, że ten rekord pobiłam i tylko pani Irena szybciej biegała, a to już ktoś. No właśnie, wspomniałaś rekord, wspomnieliśmy panią Irenę. Rok 2018, bijesz rekord Polski juniorów, należący przez wiele lat do pani Ireny. I zastanawiam się, czy to dla ciebie jest bardziej wyróżnienie i wyniesienie na ten wyższy poziom biegania, czy trochę też brzemię, z którym musisz się zmagać? Ja na pewno jestem bardzo dumna z tego i gdzieś w 2017, gdzie zaczęło mi się biegać szybciej na tym dystansie, spojrzałyśmy na tabelę wyników rekordów Polski z trenerką i patrzymy, 23 chyba wynosił ten rekord i mówimy, Szewińska, to ty tyle biegała, no chyba trzeba się pogodzić z tym, że nie dogonię tego wyniku. No ale później zaczęłam sezon 2018, pobiegłem 23-27, zrobiłyśmy wielkie oczy, że jednak może to jest w zasięgu ręki. Gdzieś tam goniłam ten wynik. Ale mimo wszystko, jak już się schodzi na jakiś tam poziom, to ciężko nawet te z tą setną dwie. I dopiero pod koniec sezonu, w zasadzie w ostatnim starcie, udało mi się ten wynik poprawić. No i ja nie czuję raczej brzemienia, po prostu jestem mega dumna, że udało mi się pobiec szybciej niż taka ikona sportu. A poczułaś, że... No bo wtedy też spadło na ciebie ogromne zainteresowanie mediów. Mhm. Ciężko było z tym, no bo wszyscy kotwiła, pobiła rekord Szewińskiej pobity. Wszystkie nagłówki, można by ich mnóstwo wymieniać. Jak ty do tego podchodziłaś wtedy? Bo wtedy to tak naprawdę powoduje, że od tamtego czasu więcej oczu zostało na ciebie skierowanych. Na pewno zaczęli mnie obserwować ludzie w większym gronie. Ale ja tam myślę, że od tej pory... Czy zaczynałam, czy teraz, zawsze robię to samo, zawsze robię z większą pasją i nigdy nie wynosiłam się jakoś, czy tam miałam... Dla mnie zawsze ja odnosiłam jakieś tam sukcesy i tyle, że byłam może bardziej rozpoznawalna i nie wiem, czy czułam jakąś presję. Zawsze robiłam to samo, z tym, że no... Miałam większą oglądalność, o tak. A w momencie, kiedy pobiłaś ten rekord, a później było parę startów czy imprez, gdzie no wynik nie był taki, który samą ciebie mógłby zadowalać, to nie spotkałaś się z takimi głosami, bo to też wielu sportowców dotyka, że jak jest dobrze, to jest fajnie, na tej fali wznoszącej się jest zainteresowanie i poklask kibiców, a kiedy tylko się ta noga podwinie, bądź przez jakiś czas nie prezentuje się poziomu, do którego się ludzi przyzwyczaiło, no to od razu spada krytyka, że a to był przypadek, a ta już się skończyła, ten się skończył. Czy ty już spotykałaś się z takimi głosami? Oczywiście, że tak. Że to był jednorazowy wystrzał, mhm, na przykład. Spotykałam się, no i czasem jest mi przykro z tego powodu, tyle że ja nie wzięłam się też tak tylko wyniki robiłam od 2010 roku i można powiedzieć gdzieś tam progresywnie się rozwijałam. Tylko że kończyłam sezon zawsze mistrzostwami Polski swoimi, w swojej kategorii wiekowej. Ten okres startowy był maj, czerwiec, lipiec i koniec. I znowu regeneracja, a tutaj przyszedł ten 2018 rok. Zaczęłam robić nie tylko wyniki w swojej kategorii wiekowej, tylko też załapałam się na te wyniki seniorowskie, więc byłam na mistrzostwach Polski swoich, na mistrzostwach świata. Przed każdą imprezą był obóz. Później miałam sezon przeciągnięty, bo było zgrupowanie do mistrzostw Europy w Berlinie. I
i ten organizm gdzieś moim zdaniem odczuł to, że ten sezon startowy nie był przez te 3 miesiące, tylko był przez 5 i nie było już startów raz w tygodniu i koniec, tylko po prostu startowałam i to na wysokim poziomie, bo to już nie było 25 sekund, tylko gdzieś się kręciłam cały czas w tych wynikach 23:20, 23:30, oj najgorzej 23:40. Gdzieś mocno przeeksploatowałam ten organizm i moim zdaniem też muszę się ustabilizować na tym poziomie. A to, co ludzie mówią, no to zawsze będą mówić i przyczepią się nawet jak jest najlepiej, bo też już się spotkałam z tym, że pobiłam rekord szywińskiej, ale no ja na lepszym tartanie i z lepszymi butami, więc zawsze się będą doczepiać. Na pewno jakoś tam mocno się tym nie przejmuję, bo skoro pobiłam rekord Ireny Szywińskiej, to pokazałam dziś, że potrafię biegać. I chcę pokazać, że po prostu będę biegała dalej. A to, że jakaś kontuzja przyszła, bo ludzie widzą tylko ułamek sekundy, jak jestem na stadionie. Od startu do startu. Od tak startu naprawdę. Do startu, i to tak. Też bardzo często wiele osób tylko duże imprezy. Dokładnie, więc nikt nie widzi, jak to naprawdę wygląda od środka. Ja gdzieś po Mistrzostwach Europy Drużynowych wróciłam w 2019 do domu i nie byłam w stanie nawet rytma zrobić, ale mimo wszystko zdecydowałyśmy się startować na Mistrzostwach Polski. Skończyło się jak się skończyło, po prostu ta noga już mi nie wytrzymała, a gdzieś też jak ja wychodziłam na stadion i nie mogłam biegać, to strasznie emocjonalnie do tego podeszłam, gdzieś to też się kumulowało. No i gdzieś, żeby odnosić sukcesy, też trzeba mieć czystą głowę, mieć tą pewność siebie. Jak ja wiedziałam, że przez 2 tygodnie nie mogłam zrobić rytma, no to tak trochę niefajnie. Mówiłaś o tym, że jesteś sfokusowana na swojej karierze, na rozwoju. Patrzyłem na twój Instagram, tam rzeczywiście jest tylko siłownia, trening, rozwój i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tam takich rzeczy pobocznych. Co ty robisz, żeby właśnie kiedy się wyciszasz, kiedy chcesz odpocząć od biegania, to co w takim razie poza wymienionymi rzeczami już, gdzie trenujesz, gdzie wylewasz 7 poty, robisz, żeby odpocząć, żeby się wyciszyć, żeby zapomnieć o trudach kariery lekkoatlety? Rzeczywiście gdzieś ja jestem cały czas sfokusowana na ten sport. Sport u mnie jest na pierwszym miejscu, a poza tym no to jestem młoda, więc się uczę. Od tego roku jestem studentką. I teraz robimy stop. Ja tylko dodam, że specjalnie dla nas Martyna zerwała się z kursu BHP na uczelni, także szanujcie to. Mam nadzieję, że mi to wybaczą. Posłuchają, wybaczą. Tak, więc poza tym to wiadomo, lubię się spotykać ze znajomymi, lubię też zaciszę swojego domu, zajmuję się kotkiem, gdzieś tam głównie koleżanki i takie skromne, proste, młodzieńcze życie. Jak kot ma na imię? Sheila. Sheila, czyli kotka. Kot. A ile ma na... Kot Sheila? Tak, to też jest przygoda taka z nim. Po prostu był wzięty jako samiczka, a okazało się, że jest kotkiem, no ale imię już zostało. A to mogłaś jakieś Sheila... Shil. Coś, Shil albo Shil. A ile ma lat? Rok. Rok, no to stosunkowo jeszcze młody kot. Ale nie ma czegoś takiego, że w tych zajęciach, w tym młodzieńczym życiu, gdzie dajesz sobie zastrzyk jakiejś adrenaliny, jakichś emocji, czy tak jak mówisz, dom. A w domu leżenie, poduszka, seriale, kawa, herbata i tyle? Różnie. Często właśnie zapraszam koleżanki do siebie, gdzieś szukam sobie mniej więcej jakichś tam psychologicznych wyjaśnień, dlaczego tak, a nie inaczej w sporcie. Staram się jakoś czytać książki, seriale właśnie, rozmawiam przez telefon, różnie, ale powiem szczerze, że nie ma za dużo tego czasu, żeby tam siedzieć w tym domu, bo raczej jestem taką osobą, gdzie gdzieś tam wychodzę, czy nawet jak jestem tutaj, to przydadzą się jakieś na pewno zakupy, jakieś takie oderwanie, ale w większości czasu jestem po prostu zajęta treningami czy obozami, no i tak teraz ta uczelnia, więc w domu i na tym leniuchowaniu no, nie spędzam zbyt dużo czasu. A co studiujesz? Wychowanie fizyczne, jak to na sportowca przystało. Jak długo chciałabyś robić to, co lubisz? Masz taki cel, bo pytam o to większość sportowców, czy mają jakąś taką granicę albo jakiś start, jakąś imprezę, czy rok, czy jakiś moment osiągnięcia jakiegoś celu, w którym mówią pas.
Ja zawsze powtarzałam, że będę robić to, dopóki będzie zdrowie i będą wyniki, bo nawet zawodnicy, którzy już przekraczają tą granicę, powiedzmy, wyczynowego sportowca, gdzie to jeszcze zdrowie pozwala, ciężko jest rzucić to tak z dnia na dzień, bo mimo wszystko codziennie rano nasz dzień układa się pod trening, żeby być na tą godzinę odpowiednio przygotowanym i ciężko tak rzucić sport z dnia na dzień, więc no, dopóki gdzieś to zdrowie będzie, i będę mogła godzić to z, nie wiem, czy nie będę musiała jeszcze dołożyć ewentualnie jakiejś pracy do tego, to na pewno będę to robiła, bo no mówię, że już 10 lat i zleciało tak, więc domniemam, że kolejne 10 też tak zleci i potem będę mówiła, że chcę kolejne 10, więc skończę się na 40. Jest to jakieś wyzwanie też dla samej ciebie, żeby biegać jak najdłużej i przekraczać kolejne granice. Patrząc i słuchając tego, co mówisz, jak bardzo jesteś sfokusowana na tej karierze i na byciu coraz lepszą, to wcale nie jest takie wykluczone. No zobaczymy. Ja na pewno też celuję w igrzyska, jak nie te, to następne, bo nie wiadomo, czy te się odbędą, więc te igrzyska, występ na igrzyskach chciałabym zaliczyć. Zobaczymy, dużo osób wróży mi karierę na 400 metrów, więc będę szukała na pewno jakichś bodźców, chcę się spełnić na razie na tej 200, chcę osiągnąć jakieś tam swoje cele ustalone, na pewno jakaś tam czołówka europejska co najmniej. Fajnie jak na Mistrzostwach Świata też udałoby się załapać ten finał, aczkolwiek ciężko się przebić. Zobaczymy, jak będzie szło, ale nie wykluczam właśnie, że może kiedyś spróbuję tego 400. Jak Ania Kiełbasińska? Dokładnie tak. Ania nawet mówiła, że 400 wcale nie jest dużo cięższa niż 200, bo trzeba te mięśnie sobie trochę na tej 200 spompować. No zobaczymy. Na razie gdzieś ten trening sprinterski sprawia mi dużą radość. Jestem raczej z tych, co właśnie wolą taką szybkość, siłę, a nie taką typową wytrzymałość, bieganie 500, tylko raczej wolę się zatrzymać już na tych 300. No ale zobaczymy, jak to tam dalej się potoczy, bo dopiero 21 lat, więc tak naprawdę to początek mimo wszystko. No patrząc na Anię, Ania dosyć późno się zdecydowała na 400 metrów. Wychodzi jej to bardzo dobrze, a ty wspomniałaś przed programem, że lubisz biegać po łuku. Tak. To pierwsza zmiana w sztafecie. Idealnie. No w sumie to na której by to nie było sztafecie, zawsze te dwa łuki będzie. Zobaczymy. Ja też jestem taka, że lubię pracę, lubię się zmęczyć, więc co przyniesie mi sport, to tak naprawdę nie wiem tego ani ja, ani nikt więcej. To jeszcze powiedz, bo jak już wspomnieliśmy Anię Kiełbasińską, Ania powiedziała, że 200 metrów to jest chyba najgorszy, najtrudniejszy dystans do biegania. Czy ty się z tym zgadzasz i dlaczego? Zgadzam się z tym w 100%. Na pewno na tej setce gdzieś to biegniemy z maksymalną dla siebie prędkością i te mięśnie w pewnym momencie gdzieś tam się tak mocno spinają i problem polega na tym, że niektórzy nie potrafią przejść dalej w tym rozluźnieniu, gdzieś się spinają i zwalniają. Więc tutaj nie jest tylko szybkość, tylko też ta wytrzymałość szybkościowa, co się wiąże też z tymi treningami, że to nie jest taka typowa szybkość, siła, tylko to jest bardziej wytrzymałość siłowa, wytrzymałość szybkościowa. Dłuższe odcinki, trzeba na pewno lubić się zmęczyć. Przed tobą już jesteś w trakcie przygotowań, przed tobą kolejny sezon. Jak się okazuje, prawdopodobnie olimpijski, chociaż wszyscy wiemy, że różnie może być, ale jakie ty nadzieje wiążesz i cele, jakie masz plany wobec tego sezonu? Ja zawsze trenuję na 100% i tak naprawdę daję z siebie tyle samo, a co mi przyniesie sezon, to się okaże. Będę chciała biegać jak najszybciej, na pewno chcę wrócić do swojego poziomu, a to już dałoby mi na pewno tą kwalifikację olimpijską, więc jeżeli by się te igrzyska odbyły, ja również jestem na nie chętna, czy chociażby w sztafecie, czy indywidualnie, więc mam nadzieję, że wszystko już się unormuje. Na razie się będę przygotowywała do hali. Miejmy nadzieję, że też z publicznością, bo pomimo wszystko ta publiczność gdzieś tam tego ducha walki wyciąga z zawodników. No i zobaczymy. No, na pewno igrzyska. Igrzyska. Tak, i to bardzo, bardzo ciekawie brzmi, bo mówisz, że chce być najlepsza, ciężko pracuje i tak dalej, ale
Tak, to jestem leniwa. Tak, jestem leniwa. Tak można powiedzieć, że poza sportowo, wbrew pozorom, jestem leniwa, tak. Czyli potrzebujesz, tak jak na treningu masz trenerkę, to potrzebujesz kogoś, kto z tobą jeszcze tak, stoi. Kto mnie wyciągnie na spacer, bo raczej takie coś to dla mnie nie jest zbyt częste. Czyli gdybyśmy się dzisiaj nie umówili, to pewnie siedziałabyś teraz w domu. Tak. No dobrze, to bardzo... Nie, teraz bym siedziała na BHP. A na BHP byś siedziała, no to dobrze, że się umówiliśmy. Tak, kroki wszystkie na dzisiaj zaliczyłam. To już koniec naszej radomskiej przygody w towarzystwie Martyny Kotwiły. Od razu zaznaczam, nic nam nie zginęło. Sprawdźcie dobrze. Nie, zapraszam do oglądania, subskrybowania, bo warto, fajnych ludzi zapraszają na wywiady.